Siemaneczko, z tej strony Kawiórka, witajcie na moim kanale. Więc dzisiejszy filmik będzie trochę inny. Będziemy robić unboxing elektrycznej deskorolki. No dobra, to zaczynajmy. Pozwólcie, że przytargam tą deskę do ściany, bo jest mega ciężka. No i duża. Sam karton zajmuje mi ćwiartkę salonu. Tak jak widzicie, już jest otwarta, bo chciałam sprawdzić, czy wszystko się tam znajduje, jak to w ogóle wygląda. No i prezentuje się bardzo fajnie, już Wam pokazuję. Silnik jest o mocy 800 W, zasilany baterią 36 V, 12 Ah. Więc co? Pokażę Wam, jak on wygląda. Chyba będzie ciężej niż myślałam. Bo z tego, co się orientuję, deska waży około 30 kg. Sporo. Ciężka. Ej, ale jest ciężka. Albo jestem taka słaba, w sumie dawno na siłownię nie chodziłam. Tak jak widzicie, tutaj ma silnik. O, na dole. Słabnie schowany. Osiąga maksymalną prędkość 42 km na godzinę, jak twierdzi producent. Można się naprawdę rozpędzić i można na niej przejechać do 15 km na jednym ładowaniu. Całkiem spoko. Również wyposażona jest w opony do jazdy w terenie. Wyglądają na bardzo solidne i ładne. Oczywiście można zmienić, jeśli ktoś chce inaczej jeździć. To przychodzi w zestawie z deskorolką. Styl tej deskorolki jest naprawdę fajny. Coś na wzór Miami Beach czy jakiejkolwiek plaży, szczerze powiedziawszy. Więc już się nie mogę doczekać, jak będę na niej jeździć niedługo. Maksymalne dopuszczalne obciążenie, jakie zniesie deskorolka, to jest 110 kg. Więc ja na pewno mogę się na niej przejechać. Tak jak mówiłam, sama deskorolka waży około 30 kg. Więc teraz zmierzymy jej wymiary. Dokładne. Długość. Szerokość deski. Szerokość rozstawu kół. I wysokość. Deskorolkę steruje się pilotem, który jest oczywiście w zestawie. Właśnie takim. Ja akurat mam biały. Widziałam też czarne piloty. Ale biały jest taki całkiem ciekawy, słuchajcie. Pilot ten ma dwa biegi. Dla początkujących jest wolniejszy, dla tych bardziej zaawansowanych jest szybszy. W zestawie też dostałam baterię do pilocika. To są te mniejsze baterie, 3 razy A. Ho, ho, dostaliśmy też toolkit.
Czyli wiecie, takie tam przyrządy do rozkręcania czegokolwiek będziemy potrzebować, które znając mnie na pewno mi się przydadzą. No i tutaj mamy ładowarkę do deskorolki, która jest bardzo ważna. Wygląda tak. I jeszcze Wam zapomniałam powiedzieć jedną ważną rzecz. Jak chcecie jechać do przodu, to musicie wziąć palca do tyłu, tak jakbyście chcieli zastrzelić kogoś. Może nie powinnam tak mówić. A jak chcecie zahamować, to do przodu. Tutaj macie guziki odłączania, regulowania prędkości i pokazuję Wam, ile jedziecie na godzinę. No i ogólnie stan baterii. No i jeszcze szybko Wam pokażę tą deskę od spodu. Jest ona na zawieszeniu sprężynowym, tak jak widzicie, bo można też kupić deskę bez sprężynek na innym zawieszeniu, ale ja sobie wybrałam taką. I to właśnie wszystko tak wygląda. Bardzo mi się podoba cały wygląd tej deski. I oryginalnie myślałam, żeby kupić ciemną, czarną, ale wydaje mi się, że ta ma swój urok, bo jest cała drewniana i ma po prostu taki napis na środku. Naprawdę fajnie wygląda, no i mi się podoba. I w zestawie macie jeszcze instrukcję obsługi, no i ogólne dane na temat tej deskorolki. No i zapomniałam Wam powiedzieć, że tutaj podłączałam ładowarkę. Jakby ktoś nie mógł znaleźć, bo się trochę schowało. Tu macie taki cypek, który jest zamknięty i tego po prostu nie widać, więc bierzecie w lewo i tu macie ładowanie. Więc kochani, jakbyście chcieli zobaczyć, jak ta deskorolka jeździ, jak się prezentuje na dworzu, możecie mi dać znać na dole w komentarzach, czy chcecie, żebym jeździła po asfalcie, czy może gdzieś terenowo, gdzieś po jakichś górkach, po trawie. No i wtedy bym zrobiła drugi filmik i pokazała Wam, jak jeździ, jak się prezentuje na dworzu, no i ogólnie, czy jest wygodna, czy coś mi w niej nie pasuje, czy faktycznie jedzie ponad 40 km na godzinę. Wszystko Wam opowiem, dajcie mi znać, czy chcecie taki filmik. No i co? 20 lajków na ten film byłoby super! No to dzięki i widzimy się w następnym. Trzymajcie się, pa!